Kacper pod mostkiem. Kacper, cześć! Dzisiaj warunki takie bardziej ekstremalne, bo trzeba było sobie wziąć malutki podaścig, żeby tu się zmieścić. Jest siatka, jest... Będzie to lekka odległościówka dzisiaj. Dzisiaj będziemy film nagrywać z mostu, bo niestety warunków dla kamerzysty nie ma. Ale byłam świadkiem, jak nasz przyjaciel tutaj właśnie wyciągnął dwie piękne płocie, takie ponad pół kilo. Także miejscówka pewnie okaże się rewelacyjna. Wasza krywa idzie elegancka. Ryba. Wielka płoć. Ogromna. No piękna, naprawdę. I jak przystało na porządnego wędkarza, ryba idzie do wody. No, doczekaliśmy się pierwszej ryby. Trochę niestety, bo to mówimy na mostku, samochody nam tu przeszkadzają, ale... Wcale to nie jest tak prosto tą rybę złowić. No. Zadowolony? Płotka, płotka. Nie krąpik. Jak samochody nie jeżdżą, no to po prostu jest tutaj rewelacyjnie. Pomimo to, że jest na moście, jest cichutko, ptaszki śpiewają, dzięcioł gdzieś tam w drzewo stuka. Śliczna. Cała sztuka łowienia polega na zarzuceniu pod filar. Przystawa, to nie jest takie proste. No jak widać. Dzięki temu te włosie tam jeszcze są, bo tu jest ciężko je tam naprawdę złowić. Może teraz. Zaraz powinniśmy mieć branie płoci. No, poczekamy.
Ona sztuka. Ale widać tylko trzy filary. Tak, właśnie. One się boją wyjść, odejść od niego. O. Już są tuż przed karłem. Krótki podbierak. No niestety warunki są takie, jakie są. Czyli nie za fajne, ale dla takich ryb to warto. Pokaż. No kurde, to nie krąpie, co? Naprawdę. Kasper ogląda, bo się nie może nadziwić. Nawet nie zdążyłam. Nawet nie zdążyłam kamery ustawić dobrze. No, nieduża, ale jak szybko wzięła. Wiesz, może być podpięty. Myślałem na początku, że tak, że to nie, ale no ciężar tu jest dużo. Ale nie. Wielka? No. Szeroka. Szeroka? Nie widać. Ale czuję, inaczej w ogóle walczy. Ale chyba zapięte za... No też mi się wydaje, że niemożliwe, żeby... Może podpięta. No, początku wiem, że zaczął w ogóle. Myślę, że zdecydowanie powyżej. To co mówisz? Że powyżej pół kilograma na pewno. Chcę jakoś pokazać, za bardzo nie chcę. Ja ją widzę. No właśnie, ty z góry ją widzisz, ja jeszcze nie. Jak ty zapys zapięta? Tak. Mi się daje, chyba zapys. Mi się daje, że nie. Może iść za dolną płetę. Jest zapyt, ale jest też obwinięta. Ale fajna. Udało się. Chyba idealnie zarzuciłeś. Za dolną płetkę, wiesz? No właśnie, jest jakoś podczepiona. Dlatego tak dziwnie chodzi. Czasami ostrość straci coś. Aparacik. A proszę bardzo. Moim zdaniem to trzeba coś donęcić tutaj. Pobudzić tą rybę, strzelić konopią, no cokolwiek zrobić. Kasper trochę uparty.
Nie słucha się mnie. W końcu. O, zaczął strzelać. Może pobudzi troszeczkę tą rybę do żerowania. I od razu nie ma. Mądre te ryby, naprawdę. Nie taka mała, nie przesadzę. No mniejsza niż poprzednia, ale... I teraz znowu rzuć tylko dobrze pod filarek. Tutaj szczególne podziękowania Maciejowi, bo on tutaj już był chyba w 3:30 rano, żeby miejsce zarezerwować. To niestety. Chętnych wędkarzy tutaj jest dużo, żeby sobie połowić. Co to? Tam się owinęła na ścietówce. Ale chyba jest. Tak, tylko że owiniętą mam żyłkę o przelotkę. Zobaczymy. O nie, szalna ciepła. Pięknie. Niestety tu i kamerzysta musi uważać, bo już drugi raz kacper we mnie rzucił. O nie. O nie. Tylko nie krąg. Tylko nie krąg. Ściąga się. Ściąga się i idą wszędzie za tobą, Kacper. O nie. Jest krąg. Się uspokoił od razu. Idealny zarzut i jest ryba. Ładna. Śliczna. Wcale nie jest tak prosto tutaj złowić taką rybę.
wodę, prąd. Ale słuchaj, krąb niczego sobie. Ale wielki, no. Także no, takiego krąbia też można. No to 30, no ze 40 dek. No ładny krąbik. Takie jeszcze można łowić. Branie było ładnie widać. Bardzo pewne. Tutaj jest ładna. Żółty idealny. Bardzo ładna. Jest rekordowa. To jest rekordowa. Może podpięta. Może już podpięta. No podpięta. Właśnie. Zobaczymy. Ale już nie. Chyba za płetwę, co? Nie wiem. Tak, pod most ucieka. Kurde. Chyba była duża. Bo Maćkowi też dzisiaj tak wyjechała pod most i też jej nie wyjął. Nęcanie pinką okazało się strzałem w dziesiątkę. Ryby biorą ryby biorą po nęcaniu. Może troszeczkę mniejsze, ale częściej. Jest ładna, o ładna! Z podbieraka taką ładną rybę. Mocna wędka. Mocna wędka, naprawdę. Jednak strzelanie pineczką naprawdę pomaga.
fajnie te grania widać. Rąbicho się chlapie. Ładny. I do wody. No rzuciłeś idealnie. Kasper tu pokazuje technikę rzucania. Jak idealnie zarzucać na lekką odległość piłeczkę. Pan niestety wziął się na sposób, po co będzie rzucał. Stanął sobie z mostu i centralnie pod most zarzucił sobie spławik. Można? Można. Kacper też może stać na moście. Po co rzucasz? Stań na moście, spuść sobie spławik. O. Podbierak. Dało się. No, zakończyliśmy już nasz dzisiejszy połów. Zaraz zobaczymy. Weźmiemy je na trawę. Warunki, mówię, są dosyć takie nietypowe. Trzeba uważać, żeby się do wody nie wpaść, ale nie będziemy na betonach robić, pokazywać ryb, tylko wejdziemy na trawkę. Mamy tu ją kawałek dalej. Piękne ryby. Pięknie są dotlenione, także nie zmęczone podróżą. Uważaj. O. Zaraz je wypuścimy. Tak, naprawdę. Jeszcze raz. Idealne. Kurde, no warto było tu przyjechać o 5 rano, spędzić trochę czasu pod mostem. Naprawdę. Dobra, właśnie już wyłączam. Wyłączamy. O. Pięknie, po prostu widać, że ryby są... Jedna tylko coś. Nie. Głęboko zaczepione. Idealnie. Musiała być uszkodzona przy wypaczaniu. No, ale tak czasami się zdarza, no niestety. Ktoś nie zginie w łańcuchu pokarmowym. Poszły. Piękne, naprawdę niesamowite łowienie. Łowiliśmy dzisiaj. To może podejdziemy pod most i pokażesz dzisiaj, na jaki spławik łowiłeś, znaczy, dobrze? Już tam nie będziemy podchodzić, łowiłem na lekki 4-gramowy wagler. Łowiliśmy na głębokości od 1,5 do 2,5 metra w toni, duże płocie, na pinkę, na chluściki. Nęciłem pinką i konopią, tylko i wyłącznie nie miałem zanęty. Ryby tutaj, tu jest miejsce, że one bytują, także
udało się dobrać do tych płoci, gdzie tutaj jest normalnie jest bardzo, bardzo dużo krąpi, ale dzięki selektywnemu nęceniu konopią i przynętami udało się podnieść jednak płocie, a krąpie zostały na dole. Ale łowienie niesamowite, piękne. I ale ryby. Pomimo wszystko łowienie było trudne. Bo tak, jak widziałam, tak, to nie było jakieś tak, że co rzut i ryba. Miejscowi łowili z dna tutaj same krąpie, sporadycznie jakieś płotki. No jeden pan się wziął na sposób, że łowił trochę inaczej. Zamiast rzucać to nielegalnie. Nielegalnie. Ale wyjazd zaliczamy do udanych. W końcu bez krąpi, bez uklejek, bez małych ryb. Znaczy krąpie były, ale krąpie jak wziął to co najmniej już 40 deko. Mm-hmm. Nie było małych krąpi. Także a płocie te największe miały tak po 70-80 deko. No piękne były naprawdę. Piękne, zabawać się było naprawdę i pogoda dopisała. Mm-hmm. Wynik byłby dużo lepszy, tylko że w tym okresie, kiedy one najlepiej brały, czyli wcześniej rano, bo łowiliśmy 5 godzin, to wcześniej rano nie umiałem jeszcze dopasować się z rzucaniem. Było bardzo precyzyjne. Te ryby kurczowo trzymały się filara mostu i odchodziły maksymalnie na 1 metr od tego filaru, także... My się chyba czuło najbardziej bezpiecznie. Tak, one się czują bezpiecznie. To są wielkie szczupaki, duże bolenie i one... Po prostu tam się czuły bezpiecznie. Potem jak już wyszło słońce, to było całkiem już słabo. Mhm. Ta płoć już odskoczyła zupełnie. Podejrzewam, że gdzieś ucieka wtedy na jakieś płytsze zatoki. Dziękuję za miły wypad.